Proszę Państwa, prawda jest taka, że prywatną własność gwarantuje nam w Konstytucja Rzeczypospolitej, ale ostatnie doświadczenia z Komisją Europejską, z Unią Europejską, z Trybunałem Europejskim pokazują, że Trybunał, czy też cała Unia Europejska to naszą Konstytucję to ma w szerokim poszanowaniu. W takim oczywiście cudzysłowie to mówię, że po prostu wielu, wielu polityków Unii Europejskiej uważa, że prawo unijne jest ważniejsze niż polska konstytucja. Zresztą w polskiej rzeczywistości politycznej też wielu polityków polskich, przeważnie z Platformy Obywatelskiej albo z jakiejś skrajnej lewicy, uważa, że przepisy unijne są ponad konstytucją polską, czyli jednocześnie nam konstytucja gwarantuje, że prywatną własność i tą własność leśną też prywatną nam gwarantuje, a jednocześnie urzędnicy europejscy mówią, że ta konstytucja to, polska to jednak jest nieważna. Ja i też u nas w stowarzyszeniu uważamy, że jednak jest konstytucja bardzo istotna, jeżeli chodzi o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jest bardzo istotna i ona jednoznacznie gwarantuje prawo własności, i takie różne podchody pod to, żeby ludziom w Polsce ograniczyć prawo własności do lasów, do prawa własności do w ogóle do gruntów, no to jest naprawdę taka wielki, wielki krok w stronę zniewolenia. Trzeba podkreślić, że wielu właścicieli lasów w Polsce ma ograniczone własności. Pomimo tego, że są właścicielami lasów, to nie mogą w pełni korzystać z tych swoich nieruchomości. Bardzo często jest tak, że ludzie na skutek ograniczeń przepisów dotyczących na przykład jakichś stref ochronnych nie mogą w pełni korzystać ze swoich zasobów przyrodniczych, zasobów leśnych i tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest to też nieuregulowane i ci właściciele bardzo często nie mogą korzystać ze swoich lasów, a jednocześnie państwo nie rekompensuje właścicielom tych strat spowodowanych ograniczeniami. I jeszcze jeżeli tutaj mamy w perspektywie takiej, że kolejni jacyś urzędnicy teraz z poziomu Unii Europejskiej okażą się, że też jakby to powiedzieć, decydującymi w sprawie lasów. Ja mówię tutaj w imieniu prywatnych właścicieli, no to jeżeli te lasy dalej będą, jeżeli chodzi o własność ograniczana, no to trochę to wszystko dojdzie do tego, że się ludzie zbuntują. Tak samo jak się zbuntowali przeciwko Związkowi Radzieckiemu i przeciwko tej krajom bloków socjalistycznych, tak samo i teraz, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to w pewnym momencie się może okazać, że się ludzie zbuntują, no bo ile możesz wytrzymywać ograniczenia swoich podstawowych praw? Jeżeli chodzi o tych unijnych urzędników, to po prostu myślę, że każdy świadomy obywatel nie dowierza ani urzędnikom polskim, ani tym bardziej urzędnikom unijnych. Po prostu oczywiście tu wszyscy mówią, że tylko jeżeli będą ograniczenia, jeżeli chodzi o grunty leśne, no to będzie głównie dotyczyło to lasów publicznych, czyli państwowych, czyli lasy państwowe tak naprawdę będą główną podmiotem, który straci na zarządzaniu przez unijnych urzędników, ale nie wierzmy w takie zapewnienia, no bo po prostu w polskich przepisach prawa, jest tak, że ustawa o lasach nie różnicuje, czy to są lasy prywatne, czy publiczne. To jest dla ustawy o lasach polskich przepisów jest jednoznaczne, jednakowe. I po prostu oczywiście pewne, jakby to powiedzieć, preferencje dla prywatnych właścicieli mogą mieć miejsce, ale w innych krajach, gdzie ten rozróżnienie jest większe. Natomiast w polskiej rzeczywistości to sami zresztą spacerujemy po lasach i bardzo często sobie tak sami nie zdajemy sprawy z tego, że jesteśmy raz w lasach prywatnych, raz jesteśmy w lasach państwowych. Tak naprawdę to tylko fachowcy i użytkownicy banku danych o lasach potrafią szybko odróżnić, gdzie czy jesteśmy
w lasach prywatnych czy publicznych. Natomiast dla takiego przeciętnego obywatela bardzo ciężko jest wykryć, to, czy jesteśmy w lasach prywatnych czy publicznych. Bardzo, zresztą przeciętny obywatel w Polsce to nie zdaje sobie sprawy, że aż 1/5 wszystkich lasów w Polsce to są lasy prywatne. Więc tak, urzędnicy unijni zapewniają w tych swoich przy dywagacjach nakierowanych na ochronę lasów, ochronę przyrody, że to tylko będzie dotyczyło gruntów własności publicznej. Nie wierzmy to. Już nieraz to przeżyliśmy, że byliśmy okłamywani przez urzędników i nie tylko urzędników unijnych, ale i różnych krajowych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ustawa o lasach nie rozróżnia, ustawa o lasach w polskim systemie prawnym nie rozróżnia, czy to są lasy prywatne, czy publiczne. I dlatego też są ogromne zagrożenia. Tutaj pani mówiła o Puszczy Białowieskiej, o Korniku Drukarzu. No ja powiem w ten sposób, że ten zagrożenie, czy tam szkody spowodowane przez Kornika Drukarza w Puszczy Białowieskiej, to takie było ekstremum, które pokazało, jak nadmierna ochrona lasu, nadmierna ochrona przyrody, która nie rozumie podstawowych praw od rządzących przyrodą, może doprowadzić do katastrofy. Po prostu. Na dzień dzisiejszy, tak jak w przypadku leczenia raka, nikt nie, raka w przypadku leczenia ludzi, raka ludzkiego, to nikt nie wymyślił nic lepszego jak chemioterapii, jak usunięcie tego raka. Tak samo jest w przypadku kornika drukarza. No nikt nie, na dzień dzisiejszy nikt nie wymyślił nic lepszego, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, jak usuwanie drzew, które są zaatakowane przez kornika drukarza i szybkie wywożenie tego drewna z lasu, żeby się ta infekcja w postaci taka rakowa, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście rakowa, w postaci infekcji czy atakowania przez kornika drukarza drzew, po prostu się nie rozwijała. I nikt mądrzejszego nie wymyślił. Tak jak w przypadku ludzi, tak samo w przypadku lasów, nikt mądrzejszego nic nie wymyślił, jeżeli chodzi o ochronę przed kornikiem drukarzem. Natomiast tu wystąpiło, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, wystąpił właśnie taki typowy syndrom ochrony przyrody, bo wszyscy tak podskórnie, każdy człowiek, który no, na styczność ma z przyrodą raz na jakiś czas, no to chciałby wszystko chronić, no. Ale można tak chronić, aż doprowadzić coś do śmierci. Po prostu prawda jest taka, że można chronić poprzez czynną ochronę, czyli chronienie na przykład zasobów leśnych poprzez usuwanie drzew porażonych, poprzez odpowiednią gospodarkę leśną i dlatego też można naprawdę w sposób czynny chronić. Ja w swoim życiu jako leśnik, jako przyrodnik, jako też działacz samorządowy i społeczny, widziałem wiele powierzchni leśnych, które w swojej, jakby to powiedzieć, swojej idei miały być chronione przez przyrodników, w cudzysłowie oczywiście, przyrodników, którzy na siłę próbowali ochronić te lasy poprzez to, że poprowadzanie zakazów. No. I w ten sposób na przykład tak chronione nieraz są takie zasoby przyrodnicze, że w ten sposób są chronione, że się doprowadza do zamierania drzewostanów. To jest, jeżeli ktoś słucha nas z przyrodników, to na przykład takie zbiorowiska grądowe, a zresztą w Puszczy Białowieskiej to też bardzo dużo jest zbiorowisk roślinnych takich grądowych i one poprzez to, że na przykład nie usuwa się z takich siedlisk naturalnego odnowienia osiki, jakichś gatunków lekko nasiennych, jak brzoza, czy też grab, no akurat grab nie jest lekko nasienny, ale bardzo często w tych grądowych siedliskach ten grab się nadmiernie rozwija i po pewnym momencie ten przedmiot ochrony, czyli te siedliska grądowe, nagle się okazuje, że te siedliska grądowe i zbiorowiska roślinne grądowe tracą swoją wartość poprzez właśnie taką nadmierną ochronę.
I nie działanie na, jakby to powiedzieć, poprzez pielęgnowanie, usuwanie drzew, które nie powinny w takich zbiorowiskach rosnąć, no to się doprowadza do tego, że zbiorowiska tracą swoją wartość. Thank you.